Dzień dobry, serdecznie witamy Państwa z Jarosławskiego Rynku, z Galerii Przedmiotu, kawiarni prowadzonej przez Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Jarosławiu. Jest z nami dzisiaj pani Anna Schmidt-Rodziewicz, jarosławianka, w wyborach parlamentarnych obdarzona zaufaniem ponad 16 tysięcy wyborców. Witamy i gratulujemy zaszczytnego wyboru do Sejmu RP. Witam Panią, witam Państwa, dziękuję bardzo. Co Pani sądzi o ostatnich wyborach parlamentarnych? Jak ocenia Pani ich wynik? Wielkie zwycięstwo. To precedens na polskiej scenie politycznej od transformacji ustrojowej po 1989 roku. Pierwszy raz jedna partia wygrała samodzielnie wybory, więc jest szansa, wreszcie realna szansa na sprawowanie realnych rządów, na wzięcie całkowitej odpowiedzialności za program naprawczy państwa, za reformy, które proponujemy w swoim programie wyborczym, więc teraz już wybór jest zero-jedynkowy, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość, moje ugrupowanie, które wygrało wybory, bierze całkowitą odpowiedzialność za państwo, bez koalicjantów, bez egzotycznych koalicji, bez zwalania ewentualnej odpowiedzialności na niedobre relacje z koalicjantem. Pełnia władzy i pełnia odpowiedzialności za państwo i za Polaków. Jakie myśli, emocje, uczucia towarzyszyły Pani w tym momencie, kiedy się dowiedziała Pani, że już na 100% wejdzie Pani do Sejmu? No, wielka radość, wielkie szczęście po trudnej i żmudnej kampanii, no i trochę niedowierzanie, bo to jednak taka chwila, kiedy człowiek, na którą się oczywiście czeka, do której się dąży, do której się bardzo długo przygotowywałam. Kampania była długa i często właśnie mozolna, trudna, wyczerpująca i fizycznie, i też psychicznie, trzeba to sobie powiedzieć. No i wielka radość, ale też niedowierzanie, że się stało, tak? Że się stało, że się udało, że wyborcy zawierzyli, zaufali, z jednej strony ocenili, to jest też jakiś taki mandat nie tylko zaufania, ale też wystawiona ocena za blisko rok sprawowania, pełnienia mandatu radnej województwa podkarpackiego, więc naprawdę wielka radość, wielkie szczęście. A jak ocenia Pani tak ogólnie tą swoją kampanię? Ile pracy trzeba włożyć w to, żeby zwyciężyć? I jak w ogóle przebiegała Pani kampania? Tak naprawdę kampania nie trwa nigdy kilka tygodni. Ona oficjalnie toczy się przez kilka tygodni, bo kampanię można rozpocząć w momencie zarejestrowania najpierw komitetu wyborczego, potem list z kandydatami do Sejmu i Senatu w Państwowej Komisji Wyborczej. Ale w gruncie rzeczy ta kampania toczy się cały czas, bo kampania to zdobywanie zaufania społecznego, a zaufanie społeczne buduje się również pełniąc na przykład mandat radnej, piastując różne funkcje publiczne, społeczne, czy to w samorządzie, czy poza nim, spotykając się z ludźmi, rozmawiając z nimi, poznając ich problemy. Tak naprawdę kampania trwa non-stop, dla polityka kampania trwa non-stop. Ma Pani tremę przed debiutem w Sejmie? Może tremę nie, bo jednak jestem trochę obyta i zaznajomiona z polskim parlamentem i też z innymi organami władzy. Miałam to szczęście i zaszczyt współpracować ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim, z naszym premierem Jarosławem Kaczyńskim w trakcie dwuletnich rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007, więc i kontakt z osobami sprawującymi władzę i też z instytucjami państwowymi, centralnymi nie jest dla mnie rzeczą obcą, ale trema niewątpliwie, myślę, że to będzie wielkie emocjonalne przeżycie dla mnie. Na tą chwilę długo czekałam, do tej chwili bardzo długo się szykowałam. Mam ponad 10-letnie doświadczenie polityczne, bo blisko współpracowałam ze swoim ugrupowaniem, z Prawem i Sprawiedliwością. Uczyłam się też tej takiej, powiedzmy, kuchni politycznej. Mam wiedzę i doświadczenie, jak to wygląda od środka. No i myślę, że teraz czas, żeby wejść w tę politykę w taki czynny sposób, nie tylko obserwując i ucząc się od najlepszych, ale też praktykując, tak, samemu. Więc na pewno będzie to duży moment złożenia przysięgi, będzie dużym emocjonalnym przeżyciem. Ja sprawowanie mandatu posła traktuję jako bardzo poważną misję publiczną, więc to nie będzie tylko ukoronowanie kampanii wyborczej i zwycięstwa w tych wyborach, ale też przede wszystkim wielka odpowiedzialność, wielkie zobowiązanie, świadomość tego, co mnie czeka, świadomość ciężaru obowiązków i zobowiązań, jakie na siebie przyjęłam.
No i będę się czuła zaszczycona, że w moim kraju, w Sejmie Rzeczypospolitej, będę składać przysięgę i przysięgać swoim wyborcom, Polakom, lojalność, rzetelną pracę i wypełnianie, rzetelne wypełnianie mandatu posła i realizację programu wyborczego, na który zagłosowali Polacy. Na pewno będziemy kibicować i będziemy trzymać kciuki. Czy ma Pani już jakieś informacje, kto będzie piastował najwyższe stanowiska w państwie i czy wie Pani już, jaka rola czeka na Panią w Sejmie? Kandydatką na premiera jest Pani wiceprezes partii Beata Szydło. Jestem pewna, że przy tym układzie sił, przy zwycięstwie, jednoznacznym zwycięstwie mojego ugrupowania otrzyma wotum zaufania od parlamentarzystów i pan prezydent powierzy jej misję tworzenia rządu. Jeśli chodzi o obsadę ministerstw, kluczowych stanowisk w resortach, którymi będzie kierowała nasza pani premier, no nie mam takiej wiedzy, bo to w jej gestii, tak? Myślę, że będą składane propozycje. Mamy wielu doświadczonych polityków, część z nich już piastowała te funkcje, więc ma ogromne doświadczenie. Są to przede wszystkim też doświadczeni parlamentarzyści, którzy zasiadali w komisjach sejmowych, mają ogromną wiedzę w sektorach, którymi się zajmowali i jeśli chodzi o działalność i pracę w resortach, którymi będą kierować. No na pewno też pojawią się młode osoby, młode nazwiska. Prawo i Sprawiedliwość postawiło na młode osoby. Mnóstwo osób w ostatnich wyborach samorządowych wygrało te wybory, piastują wysokie stanowiska, czy to objęli mandaty radnych na wszystkich szczeblach samorządu. Mamy prezydentów, wójtów, burmistrzów, no wielki fenomen, 30-letni prezydent Stalowej Woli, który wygrał miażdżąco w pierwszej turze wyborów z długo urzędującym dotychczasowym prezydentem. Młoda, świeża osoba, pełna werwy pomysłów, przede wszystkim pomysłu na funkcjonowanie miasta, Lucjusz Nadbereżny. Takich osób jest u nas znacznie więcej, czego dowodem jest chociażby moja wygrana, wysoka pozycja na liście. To taka inwestycja partii właśnie w młode polityczne kadry, w osoby, które mają prawicowe poglądy, identyfikują się z ugrupowaniem, z Prawem i Sprawiedliwością, z ideologią, z programem, który proponuje Prawo i Sprawiedliwość. No więc myślę, że będzie, mam nadzieję i tak też podejrzewam, że kierownictwo partii i przyszła pani premier przewidzieli jakieś też stanowiska i obowiązki dla młodych osób. Mówi Pani o tych młodych ludziach w Prawie i Sprawiedliwości, a czy nie drażni Panią określenie aniołki prezesa Kaczyńskiego? Nie. Ja już wielokrotnie wypowiadałam się na ten temat. Wzięłyśmy udział, moje koleżanki, ja było nas siedem kobiet, wzięłyśmy udział w kampanii wizerunkowej Prawa i Sprawiedliwości. To była kampania skierowana do młodego elektoratu. Głównie, ale też nie tylko. No, wtedy misja się nie powiodła, to znaczy nie powiodła się o tyle, że żadna z nas nie dostała się do parlamentu. Teraz się udało. No, często bywa tak, że trzeba nabrać doświadczenia, wyciągnąć wnioski z poprzedniej kampanii, być może z błędów, jakie się popełniło, żeby drugi raz spróbować swoich sił i wystartować już z większym bagażem doświadczeń i wniosków wyciągniętych z poprzedniej kampanii. Ja ten okres, tę kampanię bardzo mile wspominam. To taki zaszczyt i niewątpliwie miłe określenie bycia aniołkiem prezesa Kaczyńskiego, osoby, którą wyjątkowo cenię, która w mojej ocenie, no to według mnie jedyny mąż stanu, prawdziwy mąż stanu w Polsce, w naszym kraju. Osoba, która ma wizję kraju, ma pomysł na to, jak powinien funkcjonować, która od lat kieruje się tymi samymi wartościami, ma odwagę pływać pod prąd, a w dzisiejszych czasach, kiedy obóz rządzący, dotychczas rządzący przez ostatnie 8 lat uprawiał taką poprawność polityczną i często bardzo konformistycznie podchodził do wielu spraw związanych przecież z interesem państwa, no to tutaj miła odmiana, całkowicie inna postawa polityczna, którą prezentuje prezes, umiejętność i zdolność, odwaga, często pływania pod prąd dla dobra kraju. To wyjątkowe cechy, które w dzisiejszej polityce są rzadko spotykane, więc to dla mnie zaszczytne określenie mimo wszystko.
wracając do Pani osoby, jakie będą Pani priorytety, jaki styl uprawiania polityki chciałaby Pani zaproponować? Na pewno otwarty. Ja w kampanii wyborczej postawiłam na kontakty bezpośrednie z wyborcami. Miałam wiele akcji ulotkowych na terenie miast, mniejszych, większych miejscowości. Bezpośrednie rozmowy z wyborcami. Dzisiaj trzeba odejść od postawy, którą prezentuje wielu polityków starszego pokolenia, że poseł, polityk jest takim bytem niedoścignionym i czymś, co działa w oderwaniu od swojego wyborcy, tak? Od Polaków, polskich obywateli. Ja preferuję takie poselstwo, typ sprawowania mandatu parlamentarzysty i tak też starałam się pełnić mandat radnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sposób otwarty. To znaczy polityk musi zdawać sobie sprawę, musi mieć twardą, grubą skórę, musi sobie zdawać sprawę z tego, że są chwile, kiedy jego praca jest ceniona, czego efektem stają się chociażby wygrane wybory, ale są też chwile, kiedy w tej beczce miodu znajdzie się łyżka dziegciu, tak? Trzeba przyjąć krytykę, nie zawsze ona jest konstruktywna. Często wyborcy dzielą się swoimi frustracjami, żalami, obawami i to też trzeba umieć przyjąć z pokorą i wyciągać z tego wnioski, więc ja się nie boję, nigdy nie bałam się kontaktów z ludźmi, kontaktów z wyborcami i taki typ pełnienia mandatu będę preferowała, chcę preferować, chcę mieć bliski kontakt z wyborcami i to będzie mój priorytet, jeśli chodzi o taką wizję właśnie pełnienia mandatu posłanki. A propos właśnie tej otwartości, ma Pani profil w mediach społecznościowych. Czy to oznacza, że zamierza Pani korzystać z niego aktywnie też jako poseł, jako posłanka? I czy w ogóle widzi Pani jakąś tam szansę w tej formie komunikacji? Oczywiście, że zamierzam korzystać na tyle, oczywiście na ile mi czas pozwoli, bo obserwuję u wielu polityków, że trochę zmieniły im się proporcje, zagubili właściwe proporcje, ponad rzetelną pracę parlamentarzysty stawiają lansowanie się w mediach społecznościowych. Ja jestem daleka od takiego stylu pełnienia mandatu i sprawowania funkcji publicznej, ale dzisiaj media społecznościowe są bardzo ważnym medium. Właściwie życie przeniosło się poniekąd do internetu, szczególnie wśród młodego pokolenia, które chciałabym reprezentować i pozyskiwać, zjednywać sobie tych ludzi, angażować ich w sprawy polityczne, społeczne. Nie ukrywam też działalność mojego ugrupowania, bo Prawo i Sprawiedliwość ma szeroką ofertę skierowaną do młodych ludzi i w sensie społecznym, i w sensie zawodowym. Więc z pewnością będę korzystać z mediów społecznościowych, również z Facebooka, na tyle oczywiście we właściwych i zdrowych proporcjach, na tyle, na ile mi czas pozwoli. Jest Pani jarosławianką. Czy planuje Pani również pracę tutaj w Jarosławiu i jak ta praca będzie zorganizowana, jak ona będzie wyglądać? Oczywiście, że planuję. Szczególnie bliskie mi są tereny i powiaty, które reprezentowałam jako radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, czyli mój rodzinny powiat jarosławski, także przemyski, przeworski i lubaczowski. W części z tych powiatów wyborcy nie wybrali swojego parlamentarzysty. Chcę im dać odczuć, że ja jestem tym parlamentarzystą, ja będę tą osobą, która będzie reprezentować ich interesy, ich sprawy w polskim parlamencie. Nie będę się skupiała tylko na powiecie jarosławskim, bo często się takie wątpliwości pojawiały, często też wyborcy mówili, że warto, prezentowali taką postawę lokalnego patriotyzmu, że warto zagłosować na posła z własnego, na kandydata z własnego powiatu, ponieważ będziemy mieli swojego posła, więc będę się starała przez te 4 lata przekonać wyborców, że to ja jestem tym posłem, że będę posłem w każdym powiecie, przynajmniej w większości powiatów. W jednych oczywiście ta praca będzie intensywniejsza, w drugich mniej, okręgu wyborczego to przecież pół województwa, więc bardzo duży teren. Nie da się zawsze w takim samym stopniu, w tym samym czasie bywać wszędzie, ale chcę dać moim wyborcom, osobom, które mi zaufały, ale też osobom, które nie chciały mi zaufać, obawiały się tego, czy podołam tym obowiązkom, mam 4 lata na to, żeby ich przekonać do tego, że będę pełniła ten mandat również w ich miastach, małych miejscowościach, wsiach, miastach większych, powiatach, że chcę im dać odczucie, że jestem tą osobą, do której mogą przyjść, do której mogą się zwrócić i moje biura poselskie będą dla tych osób otwarte.
A jaka jest Anna Szmidt-Rodziewicz prywatnie? Co lubi robić? Jakie ma pasje, hobby, zainteresowania? Bardzo lubię czytać książki. Niestety w ostatnim czasie poprzez kampanię, poprzez pełnienie mandatu radnej to hobby trochę ucierpiało. Oczywiście książki w formie tradycyjnej. Nie lubię audiobooków, ponieważ no, cały fan, cała radość w czytaniu książki, która pachnie farbą drukarską, którą się zakupiło w księgarni, więc uwielbiam czytać książki. Jestem dużą, wielką fanką kina, szczególnie kina europejskiego, kino francuskie, ale też kino polskie. Kręcimy coraz lepsze filmy, mamy się czym pochwalić, mamy się czym poszczycić, więc bardzo lubię naprawdę dobre, takie często wymagające kino. Cóż jeszcze? No, uwielbiam swojego psa, więc lubię spędzać czas ze swoją zwierzyną. No, od maja uwielbiam spędzać czas ze swoim mężem, którego troszkę zaniedbałam przez okres kampanii, ale który dzielnie to znosił, mocno mnie wspierał, więc muszę to niewątpliwie nadrobić. Teraz czas trochę na odpoczynek. Potrzebuję kilku czy kilkunastu dni wytchnienia, złapania oddechu, jakiejś takiej też autorefleksji a propos kampanii, bo zawsze ma się to poczucie, że mogło być lepiej, że można było jeszcze coś więcej zrobić. Trzeba też analizować, krytycznie patrzeć nawet na zwycięską kampanię, zastanawiać się nad tym, co można było zrobić lepiej i czego się nie zrobiło. Więc czas dla siebie trochę na takie spojrzenie wewnątrz siebie, na to, co się wydarzyło w moim życiu przez ostatnich kilka tygodni, czy nawet kilka miesięcy, no i czas na rodzinę. Tym bardziej, że rok 2015 jest takim ważnym rokiem, tak. bo wyszła Pani za mąż. Tak, założyłam rodzinę, spełniłam się zawodowo, uzyskując mandat posła, więc rzeczywiście to rok przełomowy. Trochę historia w moim życiu zawodowym zatoczyła koło, bo dokładnie 10 lat temu, w 2005 roku, rozpoczynała się moja przygoda, jeśli tak to mogę określić, zawodowa przygoda z Prawem i Sprawiedliwością. Dziś, po 10 latach bliskiej pracy i współpracy z ugrupowaniem, z kierownictwem partii, to zaprocentowało tym, że kończy się jakiś etap mojego życia zawodowego, rozpoczyna się nowy i tak naprawdę ten mandat traktuję trochę jako pokłosie tej mojej ciężkiej dziesięcioletniej pracy uczenia się polityki, zdobywania doświadczenia, uczenia się od najlepszych, bo moim mistrzem politycznym, mentorem niewątpliwie jest, był i będzie Jarosław Kaczyński, oczywiście świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, jako twórca, protoplasta Prawa i Sprawiedliwości, które jest dzisiaj no, jedynym prawicowym, największym ugrupowaniem, prawdziwie prawicowym ugrupowaniem na polskiej scenie politycznej. Więc tutaj no, traktuję to w kategoriach wielkiego zaszczytu, że mogłam się uczyć od osób, które jeszcze kilkanaście lat temu mogłam oglądać tylko z ekranu telewizora. Kiedy wyjechałam do Warszawy z głową pełną marzeń, że chcę pracować, że chcę moje życie zawodowe związać z ugrupowaniem Prawo i Sprawiedliwość, wielu moich kolegów, znajomych tu w Jarosławiu, nie dowierzało, trochę tak lekceważąco odnosiło się do tego pomysłu, twierdząc, że no, małe osobie, dziewczynie, kobiecie z małego miasteczka nie uda się dostać do stolicy, do Warszawy bez protekcji, bez znajomości, tak po prostu wejść z ulicy do biura i przekonać ludzi, że warto we mnie zainwestować, warto mnie zatrudnić i warto uczyć mnie, dać mi szansę zdobywania doświadczeń politycznych. To się udało 10 lat temu i owoce tego zbieram dzisiaj. Po raz kolejny dla mnie to wielki sukces zawodowy, ale tak jak mówię, wielki obowiązek, ciężar pracy i zobowiązanie. Bardzo poważne, bo jeśli ktoś wchodzi w politykę, nie powinien tego traktować na zasadzie wejścia do Sejmu na jedną kadencję. Bycie politykiem, pełnienie mandatu czy to posła, czy senatora, to misja publiczna. Jeśli ktoś ma do tego predyspozycję i odnajduje się w tym temacie, a tu trzeba przede wszystkim z jednej strony siły charakteru, żeby nie poddawać się różnym no też i pokusom i takim niewłaściwym prądom w polskiej polityce, ale też ogromnej wrażliwości społecznej, otwarcia na ludzi, rozumienia ich problemów i
takiej świadomości, że przede wszystkim jestem dla nich, dla wyborców, dla ludzi. To nie wyborcy są dla mnie, tylko ja jestem dla nich i ta praca to służba, po prostu służba. Trzeba tu niewątpliwie dużo siły, dużo cierpliwości, ale najwięcej pokory. Każdy polityk, który tę pokorę traci, prędzej czy później zbiera ziarno porażki wyborczej. Wielu polityków mainstreamowych z pierwszych stron gazet, z telewizji znalazło się dzisiaj poza parlamentem, bo zgubiła ich pycha, a pycha kroczy przed upadkiem. Wracając do wyborców, czy obietnice złożone przez PiS swoim wyborcom są rzeczywiście możliwe do zrealizowania? Chodzi mi tutaj chociażby o wiek emerytalny, czy o teraz taki jest burza medialna wokół tych środków dla każdego dziecka. Czy to jest rzeczywiście do zrealizowania? Oczywiście, że jest do zrealizowania, bo decyzja, no, prezydent Andrzej Duda też dotrzymuje swoich obietnic wyborczych, jest gotowy projekt ustawy zmieniający te niefortunne z naszego punktu widzenia i szkodliwe społecznie rozwiązania dotyczące podwyższenia wieku emerytalnego, bo tak naprawdę te rozwiązania doprowadziły do tego, że osoby w wieku 50+ zasiliły szeregi bezrobotnych. Jest u nas, w naszym kraju jest problem de facto, ta polityka wzmacniania tej grupy wiekowej na rynku pracy okazała się fikcją. Te programy 50+ realnie nie funkcjonują, więc w gruncie rzeczy wprowadzenie tego zapisu tak naprawdę zasiliło szeregi osób bezrobotnych w tej grupie wiekowej. To trzeba zmienić. My uważamy, że trzeba uruchomić takie mechanizmy, które pobudzą gospodarkę i realnie wpłyną na zwiększenie miejsc pracy, zahamują ten eksodus emigracji zarobkowej. Proponujemy 1 200 000 miejsc pracy dla osób do 35 roku życia, więc te rozwiązania dotyczące rynku pracy, ale też właśnie zobowiązania finansowe w postaci tego, nazwijmy to, zasiłku wychowawczego, co miesięcznego 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a w rodzinach szczególnie borykających się z problemami finansowymi, szczególnie niedofinansowanych w trudnej sytuacji finansowej, już 500 zł na pierwsze dziecko. Te pieniądze są w budżecie, bo tylko to jest kwestia właściwego zarządzania groszem publicznym, a nie marnotrawienia pieniędzy w różnych instytucjach, spółkach, czy jak chociażby Narodowy Fundusz Zdrowia. Przy właściwym zarządzaniu pieniędzmi publicznymi pieniądze na to będą. To nie jest pusta obietnica wyborcza, bo szliśmy do wyborów z nadzieją, że wygramy je samodzielnie, że weźmiemy pełną odpowiedzialność, więc karkołomnym przedsięwzięciem byłoby składanie pustych obietnic wyborcom jeszcze w sytuacji, w której bierzemy całkowitą odpowiedzialność za sprawy państwa i zarządzenie. Więc te pieniądze są przygotowane ustawy i będziemy ten program realizować zgodnie z obietnicami wyborczymi. A jakie będą pierwsze działania PiS-u po uformowaniu się rządu? No na pewno wprowadzenie tego pakietu ustaw pod głosowanie, które zaproponowała nasza kandydatka na premiera, pani Beata Szydło. Narodowy Program Zatrudnienia, obniżenie, możliwość wprowadzenia darmowych leków dla osób, dla seniorów po 75 roku życia, właśnie ten zasiłek wychowawczy, cofnięcie wieku, reformy wieku emerytalnego, cofnięcie szkodliwych z punktu widzenia spraw interesów rodzica i dzieci również, zapisów, które zmusiły naszych milusińskich do pójścia, do rozpoczęcia nauki szkolnej w wieku 6 lat. To jest też duży problem, często rodzice to sygnalizują, że w tym wieku ten rok między szóstym, różnica między 6 a 7 rokiem życia, jeśli chodzi o rozwój psychofizyczny, mentalny dziecka, często bywa ogromna i dzieci sobie po prostu nie radzą z nauką w pierwszej klasie w wieku 6 lat. Z tym trzeba się zmierzyć, to trzeba cofnąć, zwłaszcza, że Polacy już wypowiedzieli swoje zdanie w tej sprawie z obywatelskim projektem ustawy. My chcemy słuchać Polaków, służyć Polsce i brać pod uwagę to, co mówią do nas obywatele, którzy obdarzyli nas kredytem zaufania. Więc nasze, za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, obywatelskie projekty ustaw na pewno nie będą lądowały ani w sejmowej zamrażarce, ani tym bardziej w koszu. W jakim nastroju, z jakimi myślami, przemyśleniami rozpoczyna pani ten nowy etap w swoim życiu zawodowym?
Tak jak powiedziałam, to wielkie zobowiązanie, wielka radość, wielkie poczucie obowiązku. Chcę nabrać teraz, pobyć trochę z rodziną, nabrać przez jeszcze ten czas do zaprzysiężenia sił, trochę zresetować się po ciężkiej kampanii wyborczej. No i zakasać rękawy do pracy, zakasać rękawy do pracy, nie czekać na to, żeby przypomnieć o sobie wyborcom za 4 lata, czy za 3,5 roku, kiedy wszyscy się ockną, że zbliża się kolejna kampania wyborcza, tylko pracować rzetelnie przez 4 lata i spać spokojnie, jeśli moje ugrupowanie nadal będzie mnie darzyło, pozytywnie zweryfikuje, pozytywnie oceni moją pracę parlamentarzysty i po 4 latach zechce znowu rekomendować mnie na kandydatkę na posła, po prostu spać spokojnie i po 4 latach, tak jak teraz, patrzeć sobie prosto w oczy, w lustrze, z poczuciem dobrze wykonanej misji, dobrze spełnionego obowiązku, dobrze wykonanej pracy i spokojem, że wyborcy to docenią. Jeszcze raz gratulujemy zaszczytnego wyboru i życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy parlamentarzystów. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Dziękuję za rozmowę.